Krzysztof Budka, studio Stream One. Dzień dobry. Witamy z Forum Ekonomicznego w Krynicy, imprezy chyba najbardziej prestiżowej, biznesowej imprezy w Polsce i tak się utarło podobno, że kogo tu nie ma, ten się nie liczy. Czy to prawda, tego nie wiemy, ale na wszelki wypadek my jesteśmy. I co, zapraszamy Was na nasze studio. Za chwilę pierwszy gość. Studio Stream One, jesteśmy na Forum Ekonomicznym w Krynicy. W naszym studiu kolejny gość, minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, obecność rzecznika przedsiębiorców tutaj w Krynicy dziwić nie powinna, ale tak sobie myślę, że tutaj są duzi gracze i wielcy gracze, małych i średnich to raczej niewiele, prawda? No tak, tutaj też koszty uczestnictwa są bardzo wysokie i ta bariera na pewno nie jest dla małych i średnich przedsiębiorstw do pokonania, ale trzeba pamiętać, że mali i średni współpracują z dużymi, bo przecież to jest gospodarka, to są naczynia połączone, to jest raz, a dwa, że problemy są też wspólne, są oczywiście rozdzielne problemy, ale są też wspólne i dzisiaj uczestniczyłem w dwóch panelach, na przykład o franszyzie, gdzie dyskutowaliśmy o tym sposobie funkcjonowania. Zwracałem uwagę, żeby przedsiębiorcy bardzo dokładnie czytali umowy, bo to jest dobre rozwiązanie pod warunkiem, że franczyzodawca i franczyzobiorca korzystają razem z tego modelu współpracy, no ale bywają takie umowy franczyzowe, że franczyzobiorca staje się niewolnikiem franczyzodawcy. Wyjście z takiej umowy jest obwarowane jakimiś ogromnymi karami i dlatego trzeba bardzo uważać w tym zakresie. No i dzisiejszy panel też o ubezpieczeniach obsługi prawnej. To bardzo ciekawy panel, w którym brałem udział, no bo okazuje się, że jest takie narzędzie w krajach Europy Zachodniej, gdzie tam w Niemczech korzysta z tego ponad 70% przedsiębiorców, a w Polsce tylko 3%, że można się ubezpieczyć, jest taki produkt od ubezpieczycieli, że można się ubezpieczyć i w przypadku potrzeby obsługi prawnej dostaje się ją na zasadzie już nieodpłatnej, no bo zapłaciło się składkę. No i także się ubezpiecza w tym momencie od przegranego procesu, a więc też motywuje to ubezpieczyciela do tego, żeby ta obsługa była dobra. To jest narzędzie jeszcze bardzo mało znane w Polsce, jak mówiłem, i warto je też spróbować, a więc na takich spotkaniach można się dużo nauczyć, można też wiele nowych rzeczy usłyszeć, a dla małych i średnich jest specjalny kongres, nieodpłatne uczestnictwo w Katowicach w październiku. Myślę, że tam każdy, kto będzie chciał, będzie mógł przyjechać, a będę też i w panelu, będę tam dostępny dla przedsiębiorców. Zapraszam. Panie ministrze, bo pana urzędowanie od niedawna ma raptem chyba 2 czy 3 miesiące, dobrze mówię. Jak to już wygląda? Ruszyło to z kopyta? Coś tam się zaczyna pozytywnego dziać? Znaczy od 22 czerwca zostałem powołany. No niestety powołanie urzędu jest dużo trudniejsze niż powołanie firmy. Ja jako były przedsiębiorca jestem zdumiony, jak ile tutaj różnej mitręgi biurokratycznej trzeba przejść. No mamy ustawę o finansach publicznych, ustawę o zamówieniach publicznych. To wszystko jest bardzo skomplikowane, no a przede wszystkim czasochłonne. Dopiero wczoraj weszło w życie rozporządzenie pana premiera o wynagrodzeniach w biurze rzecznika, a więc no w zasadzie formalnie mogę zacząć już tworzyć biuro, bo do tej pory byłem sam, ale nie czekałem, też już interweniowałem, na przykład niedawno, 3 dni temu wyszło moje pismo do pani prezes ZUS o interpretację przepisu, który zbulwersował opinię publiczną, głównie tych małych i średnich przedsiębiorców, bo wprowadziliśmy zasadę, że tej ulgi na start, że przez pół roku przedsiębiorca może się nie rejestrować w ZUS-ie, no a jeden z oddziałów napisał, że według jego interpretacji taki przedsiębiorca, jeśli by współpracował z innym przedsiębiorcą i wystawił faktury, to tamten przedsiębiorca powinien za niego składki zapłacić, więc tutaj no, oczywiście jest to wbrew samej idei tego rozwiązania. Wysłałem pismo do pani prezes, myślę, że wkrótce będziemy mieli oficjalną interpretację, która zabezpieczy na przyszłość właśnie tych małych przedsiębiorców i tych, którzy z nimi współpracują. Zawsze trzeba jednak przy legislacjach zwracać uwagę na takie sformułowania, żeby nie było dwuznaczności. No w tym wypadku jednak gdzieś tam się prześliznęło przez Sejm i Senat, no i tak to wygląda. Panie ministrze, nie przyszła taka refleksja, bo pan przecież był przedsiębiorcą z tego
z tej perspektywy obserwował rynek, później był pan posłem, dziś jako rzecznik nie przyszła taka myśl, ojejku, ile tu jest w tym temacie do zrobienia, ile ja sobie na głowę wziąłem? Ja wiedziałem, co sobie biorę na głowę, ale moim marzeniem jest, ponieważ zaczynałem w 89 roku, gdzie wielu przedsiębiorców wtedy po ustawie Wilczka, po tych przemianach zaczęło brać sprawy we własne ręce i zakładać firmy i przechodziłem te wszystkie etapy, te ciągłe komplikowanie prawa, bo to tak już później co roku dochodziły nowe przepisy, nowe obowiązki, później wejście Polski do Unii Europejskiej, cała lawina różnych przepisów, no i patrząc, jak sam się miotam w tym systemie, a wiem, że działalność gospodarcza małych i średnich firm to jest podstawa demokratycznego państwa prawa, że to państwo jest wtedy silne, kiedy tych przedsiębiorców dobrze działających jest bardzo dużo, takich drobnych, oczywiście nie wykluczając tych dużych, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy rośli, ale że to jest to na tyle ważne, to moim marzeniem później już żeby moim dzieciom i wnukom zostawić takie państwo, gdzie każdy będzie mógł tą działalność gospodarczą prowadzić, cieszyć się właśnie uznaniem. No tak na coś na wzór Wielkiej Brytanii, gdzie tylu Polaków wyjechało i założyło firmy, czy Niemiec, gdzie także jest sporo polskich firm, żeby te nasze dzieci i wnuki nie musiały wyjeżdżać, żeby tutaj było dokładnie tak samo. Jeśli uczciwie prowadzić działalność gospodarczą, jesteś doceniony przez państwo i jesteś bezpieczny, bo dzisiaj prowadzenie działalności gospodarczej to można porównać do siedzenia na bombie z odpalonym zapłonem, między innymi z powodu tego, że to prawo jest na tyle skomplikowane i jednocześnie jednakowe dla dużych i małych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych zupełnie te ustawy są inaczej konstruowane dla małej firmy, a inaczej dla dużej. Więc tutaj ten mały przedsiębiorca, nie mając żadnego wsparcia, nie mając pieniędzy na prawników, no może się wejść w taką uliczkę, która doprowadzi do likwidacji nie tylko jego firmy, ale nawet całego jego majątku życiowego, bo Polacy... Efekt domina. Polacy prowadzą działalność gospodarczą właśnie w formie działalności osób fizycznych, a to przecież prowadzi do tego, że odpowiada całym swoim majątkiem. Teraz jest bardzo dobra zmiana proponowana przez rząd, obniżenie CIT-u do poniżej 10% dla małych spółek i to jest doskonałe poprawienie bezpieczeństwa. No, działalność w spółce z o.o. jest jednak dużo bardziej bezpieczna, bo tylko odpowiada przedsiębiorca majątkiem spółki. Jest to krok w dobrym kierunku. Myślę, że teraz wiele osób, którzy nie chcieli płacić podwójnego opodatkowania, czyli CIT-u i potem podatku od dywidendy, w momencie tak obniżonego podatku CIT zdecyduje się na działalność gospodarczą w formie spółki. Panie ministrze, czyli uporządkowanie systemu prawnego, czy jeszcze coś innego jest z pana punktu widzenia największą zmorą polskich przedsiębiorców na dziś? Największą zmorą polskich przedsiębiorców małych i średnich jest ZUS. I mimo też tego, że idą działania w kierunku poprawy tej sytuacji, chociażby ustawa o małej działalności gospodarczej, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku, no ale ona dotyczy raczej jednoosobowych działalności gospodarczych i jest powiązana z przychodem, ale jest jeszcze bardzo wielu przedsiębiorców, którym dochód nie pozwala na płacenie tego ryczałtu w takiej wysokości, no przecież on rośnie co roku i tutaj naprawdę trzeba bardzo poważnej dyskusji, jak zreformować ten system. Ja mam takie dwa pomysły, albo brytyjski, albo niemiecki. Brytyjski to jest system składki od dochodu, w zasadzie tak skorelowanej, że każdy jest w stanie ją zapłacić. Taki podam najniższy tylko przedział w przeliczeniu z funtów do 2800 zł dochodu, składka tam jest 60 zł. No, nikt by tutaj nie protestował przy takiej wysokości, no ale też rozumiem argumenty, które mówią, że no przy tak niskiej składce potem wypłata emerytury jest problemem, no bo nazbierać się tego w żaden sposób nie da, nawet na najniższą emeryturę. No więc może wprowadźmy system niemiecki, gdzie jest dobrowolność płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne. No i tam jest tak, że jeśli przedsiębiorca chce i może, to płaci i ma emeryturę, ale bo jak nie chce i nie może, nie płaci i tej emerytury nie ma. Wtedy budżet nic nie musi nikomu dokładać. No ale to jest dyskusja jeszcze szeroka. Każde pytanie moje. O teraz dzisiaj byłem w Krynicy, jechałem taksówką, dwóch taksówkarzy pytałem, jaki największy problem ryczałtowy ZUS. ZUS jest problemem nadal dla małych i średnich polskich firm. Także dla startupów, bo mam tutaj raport.
startupy, które mają mieć pomoc i mają pomoc rządów w, jakby w własnym działaniu i wzroście, są te fundusze, ale jak się pytam konkretnie, ryczałtowy ZUS. Panie ministrze, no właśnie tak to jest, że od 20-25 lat wszyscy mówią ZUS, 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 chyba najwyższy czas już ten problem podjąć i coś zacząć z tym robić, to chyba dobrze, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw to zauważa i głośno będzie o tym mówił. No to życzymy powodzenia w tej pozytywnej walce z tym całym światem legislacyjnym. Naszym gościem był minister Adam Abramowicz. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Studio Stream One, jesteśmy na forum ekonomicznym w Krynicy i mój gość Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Pan minister brał udział między innymi w panelu dotyczącym programu Mieszkanie Plus. No to trochę o Mieszkaniu Plus sobie porozmawiamy. Zmienia się rynek nieruchomości po wprowadzeniu tego programu przez rząd? Powoli, bo żeby on się rzeczywiście zmieniał, no potrzeba odpowiedniej skali. I tą skalę chcemy osiągnąć w przyszłym roku, rozpoczynając realizację 100 tysięcy mieszkań, to będzie rewolucja. To rzeczywiście wtedy będzie poważna rewolucja na rynku, ale taka bym powiedział, na której skorzystają wszyscy, bo to jest tak, że jeśli my uruchomimy na dużą skalę, mamy naprawdę ogromne pieniądze, takich do tej pory nie było, na budownictwo dla osób najmniej zamożnych, czyli takie budownictwo socjalne, komunalne, mamy ponad 6 miliardów złotych do 2025 roku i będziemy te pieniądze uruchamiali dla samorządów. 100 tysięcy mieszkań z pieniędzy inwestycyjnych, to jest docelowo nawet 20 miliardów złotych, które zainwestujemy w budownictwo mieszkaniowe. Wprowadzimy na szerszą skalę mniej pracochłonne technologie, takie jak na przykład prefabrykacja. No to będzie presja na rynek, znaczy to będzie presja na to, aby te marże u deweloperów były niższe i aby ta oferta była bardziej konkurencyjna, żeby podaż mieszkań była większa, ale żeby ta podaż uwzględniała różną sytuację odbiorców, no bo też różni są odbiorcy tych mieszkań w różnej sytuacji materialnej, mają różne oczekiwania. Robiąc specustawę, wprowadzamy dobre, fajne, atrakcyjne lokalizacje na gruntach Skarbu Państwa, więc wpływamy pozytywnie na przestrzeń, ale jednocześnie dajemy szansę na to, żeby te mieszkania były tańsze. I to ma sprawić jedno, że program mieszkaniowy Prawa i Sprawiedliwości to ma być program, żeby wszyscy mieli poczucie, że na tym programie korzystają. Że to jest program dla wszystkich. To nie jest tylko dla tych, którzy będą mieszkali w tych mieszkaniach, ale że nawet ci, którzy chcą kupić czy wynająć mieszkanie na rynku, skorzystają. To, że na przykład likwidujemy użytkowanie wieczyste i dajemy własność, to też jest część programu mieszkaniowego, naszego takiego wielkiego zobowiązania jako Prawa i Sprawiedliwości wobec Polaków. A jak reagują firmy deweloperskie na ten program? Chętnie współpracują, czy tak mniej chętnie? A w ogóle nie chcę mówić o samorządach, firmach, chętnie, niechętnie. Jedni chętnie, drudzy mniej chętnie, ale są tacy, którzy chętnie. I będziemy zachęcali. Ja nie mam zamiaru się żalić na te samorządy, które nie współpracują, na tych deweloperów, którzy patrzą na nas wrogo, bo mają tam swoje banki ziemi, wysokie marże i swoje interesy z na przykład lokalnymi władzami, bo są takie sytuacje i nasz udział na rynku no pewnie nie jest im na rękę. Ja jestem całkowicie przekonany do tego, że to jest dobre po prostu dla Polaków, dla konsumentów, dla tych ostatecznych odbiorców i że tych partnerów uczciwych, dobrych, chętnych, takich, którzy chcą zarobić, ale patrzą na długą perspektywę czasową, nie to, żeby wycisnąć pum i, że tak powiem, skosić ile się da marży i się zwinąć, tylko że chcą naprawdę zarobić, chcą prowadzić biznes długoterminowo, uczciwie i takich partnerów potrzebujemy. Już mamy pierwszych takich partnerów, gdzieś tam na przykład w Gdyni budujemy z inwestorem prywatnym. A jak jest z jakością tych mieszkań? Bo tam oczywiście pojawiają się komentarze, że to będą takie mieszkania ala Alternatywy 4, co oczywiście jest trochę bzdurą, prawda? Wy jako rząd, ale i firmy, które stawiają te mieszkania, podkreślają, że to jest dobra, wysoka jakość, że to nie ma się czego wstydzić. Moim zdaniem ona będzie wyższa nawet niż jest dzisiaj, z jednego powodu. Znaczy jakość mieszkania będzie oczywiście adekwatna do ceny, co mieszkania premium,
które są luksusowe, no to takie te mieszkania nasze nie będą. Będą to mieszkania nowe, atrakcyjne, w pełni komfortowe i o najwyższym standardzie. Ale co będzie ich przewagą? Przewagą ich to, że to będą nowe osiedla, które powstaną w oparciu o koncepcję urbanistyczną, architektoniczną, którą poprzedza konkurs. To znaczy, to nie będą gdzieś tam wciśnięte między już istniejące bloki, nowe bloki. No i fajnie, tam standard jest wysoki, cena też, często zresztą wyższa niż standard. U nas będą całe kompleksowe osiedla ze szkołą, przedszkolem, komunikacją, terenami zielonymi, boiskami. To będzie atrakcja, że wchodzimy w nową, spójnie zagospodarowaną przestrzeń, czasem bardzo dużą przestrzeń, bo w Warszawie w tej chwili robimy dokumentację już po konkursie na ulicy Karczulkowskiej na 2700 mieszkań. No to jest, można powiedzieć, samo w sobie osiedle. I to będzie niezwykle atrakcyjne. Mam nadzieję, że to będzie magnes przyciągający również tych, którzy chcą mieszkać po prostu ładnie. Panie ministrze, Forum Ekonomiczne w Krynicy, no tak jak sobie przejdziemy teraz po tych wszystkich pawilonach, robi wrażenie. Pana zdaniem to jest potrzebna impreza, pożyteczna? No ja jako samorządowiec już uczestniczyłem w forum, potem jako parlamentarzysta, teraz jako minister i mogę powiedzieć, że to jest świetny pomysł na to, aby po pierwsze porozmawiać, spotkać się, wymienić opiniami i przemyśleć pewne kwestie ponownie. No bo są to ludzie z biznesu, z samorządu, z rządu, z gospodarki, z uczelni, z naprawdę wszystkich możliwych miejsc i te doświadczenia są różne, to po pierwsze i to warto. Po drugie, ono ma dzisiaj taką renomę, że są również goście międzynarodowi, więc ma ten rys nie tylko polski, ale no to jest miejsce, to jest, jeśli Davos jest oczywiście imprezą, która przyciąga świat i Europę, no to tą część Europy, dla której Polska jest liderem, przyciąga Krynica. No i po trzecie wreszcie, myślę, że mogę o tym powiedzieć, no to jest tak, że jeśli gdzieś tam się łapiemy w Warszawie, próbuje się umówić z jedną osobą, z drugą, z trzecią. To jest oczywiście, każdy ma swoje napięte terminy, więc tam się umawiamy. Za tydzień, dwa, trzy, miesiąc, wszystko jedno. Czas leci i dalej się umawiamy. To tu jest, wszyscy można na powiedzieć, na jednym deptaku są wszyscy, cała Warszawa jest na deptaku. Nie tylko Warszawa oczywiście. I naprawdę te krótkie czasem nawet rozmowy i te wymiany, to ma sens. To absolutnie jest szansa, żeby się z kimś wymienić opinią, przypomnieć mu o sprawie, dopilnować czegoś, czy wreszcie dłużej chwilę porozmawiać, wypić kawę. No to jest naprawdę dobre miejsce i też szansa do tego, żebyśmy my się spotkali też. To więc naprawdę przy tak dużej liczbie osób zawsze się, że tak powiem, koncentracja rodzi potencjał, tak jak mówią ci, którzy tworzą teorię rozwoju, to tu jest koncentracja. Jasne, że tak. Też na koniec cele, ambitne cele rządu, ministerstwa do końca 2019 roku wracamy do mieszkań. Ile planujecie wybudować mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus? No docelowo 100 tysięcy. 100 tysięcy, realne to jest? Na różnym etapie w 2019 roku pokażemy 100 tysięcy mieszkań, znaczy lokalizacje na 100 tysięcy mieszkań, one będą w różnym etapie. W jednych będą klucze, w drugich budowa, a w jeszcze innych robiona będzie dokumentacja, ale to będą już przeprocedowane przez wszystkie zgody, komitety, decyzje o finansowaniu tych inwestycji, realne inwestycje, które z pewnością wybudujemy. No to powodzenia. Dzięki za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. Za chwilę kolejny gość. Studio Stream One. Jesteśmy w Krynicy na forum ekonomicznym. Ze mną Jolanta Rostkowska, dziennikarz Republika TV. Dzień dobry. Zrobię na śniadanie. Właśnie. Jola bierze udział w panelach dotyczących ochrony zdrowia. Coś nowego nam się kroi? Wiesz co, oczywiście czekam na wystąpienie w tej chwili premiera Morawieckiego i również ministra Szumowskiego, bo będą razem ze sobą występować. Jak powiedział premier Morawiecki, zdrowie jest dla niego priorytetem. Ale na chorowi tego nie wygląda. Nie,
jest moim zdaniem bardzo energicznym panem premierem, tak jak zresztą mój ulubiony minister Szumowski, który jest, jestem naprawdę dumna z tego, że jest naszym ministrem, bo działa bardzo, bardzo prężnie i wczoraj też z nim rozmawiałam jeszcze przed forum zdrowotnym i przed drugim narodowym takim debatą o zdrowiu. I cóż, teraz byłam po bardzo ciekawym spotkaniu, takim konkretnym, dlatego że mnie interesują właśnie bardzo konkretne rozmowy. I na tych... No tak, bo tu się dużo leje wody, ale trzeba wyławiać konkretów, prawda? Tak, na niektórych spotkaniach przyznam wam się szczerze, że były mówione takie oczywiste oczywistości i... Jak to mówią klasycy, banały. No, nie chciałabym tak powiedzieć, tak? Niech będzie. Ale no, no już takie rzeczy, które już o tym wiemy, jakie są problemy, wiemy, tak, ale nie bardzo wiemy czasami, jak je rozwiązać. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby czerpać z przykładów, które się w jakiś sposób sprawdziły. No to o tych konkretach. Tak, i wiesz co, i było takie spotkanie, gdzie ja to mam. Był bardzo fajny mówca. Facet, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, nie obrazi się. Który studiował w Polsce, słuchajcie, i jest w tej chwili w Stanach. I jak on się nazywał, żeby ci tutaj, że tak powiem, nie gołosłowić. Tu jest, mamy zaznaczone. Michael Czekajło, to jest dyrektor do spraw medycznych Centrum Symulacji i Innowacji w Służbie Zdrowia Hunter Holmes McQuire Medical Center USA. Krótko mówiąc, brzmi poważnie. Brzmi poważnie. I on opowiadał o tym, jak wygląda służba medyczna w Stanach Zjednoczonych i jak tak naprawdę od samego początku już młodzi adepci sztuki medycznej mają ogromną odpowiedzialność w stosunku do swoich pacjentów. Tam tak naprawdę od razu jak on skończył studia, był w Stanach, od razu miał swoich pacjentów, od razu miał swoich asystentów. I na początku to było, nie wiem, 3 pacjentów, potem za miesiąc już było ich 8, potem za miesiąc było już 10 i on intensywnie uczył się swojego zawodu. Czyli to nie wyglądało tak, że u nas na przykład młodzi lekarze w zasadzie chodzą z całym szacunkiem, oni się uczą tego zawodu, ale chodzą w ślad za lekarzem, który jest już doświadczony. Oni w zasadzie uczą się tego zawodu od razu pacjent-lekarz. Czyli mają ze sobą, stoją przed pacjentem. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, jakieś pytania, oczywiście są rozmowy, są oczywiście konsultacje z lekarzami. I to mi się bardzo podobało. To jest takie skok na głęboką wodę. Czyli to jest taki wzór, z którego warto brać przykład? Moim zdaniem tak, dlatego że to po prostu, no to jest od razu wejście w zawód, tak? A druga rzecz, to też była bardzo fajna uwaga, też takiego praktyka, to jest z kolei pan z Niemiec, Matthias Wismar, mili państwo, to jest starszy analityk do spraw polityki zdrowotnej Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityki Zdrowotnej w Niemczech. I on opowiadał, jak tam wygląda z kolei u nich też opieka medyczna, że chodzi o to, żeby jakby troszeczkę ta opieka nie była skupiona tylko, mili państwo, na szpitalach i na ośrodkach medycznych, tylko żeby była bardziej indoor, czyli w miejscach, gdzie my po prostu mieszkamy, czyli w miejscach pacjentów. Mnie się to bardzo spodobało. Zresztą kiedyś oglądałam taki film dokumentalny również w Skandynawii, że to funkcjonuje. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Tam oczywiście będzie potrzeba dużo innowacji, tak? I to wygląda tak, że akurat w Niemczech, w Austrii i chyba jeszcze mówił w Szwajcarii, wygląda to tak, że tam są pielęgniarki, które są przeszkolone, mają jakieś tam ze sobą, nie wiem, czy podyplomówki, czy jak tam zwał. I one są jakby odpowiedzialne i koordynują kontakt z pacjentem, który jest już tak zwanym pacjentem trzeciego pokolenia, tak? Czyli chodzi dosłownie o osoby, które są już jakby w podeszłym wieku, już jakby u nas podchodzą pod taką opiekę geriatryczną. U nas, jeżeli chodzi o opiekę geriatryczną, to jeszcze kulejemy. I tutaj jest naprawdę duży problem, bo oddziałów geriatrycznych jest mało, ośrodków geriatrycznych jest mało. Jeżeli już, to już jest taki przeskok, czyli dom, brzydko powiem, prawda, starości.
A tam wygląda to tak, że te pielęgniarki przychodzą do tych osób. One mają, te osoby mają kontakt jakby poprzez komputery, poprzez jakieś systemy łączeniowe z ośrodkami zdrowia i mają również jakiś tam pakiet opieki, czyli na przykład, nie wiem, czy sprawdzają sobie ciśnienie, czy sprawdzają sobie poziom cukru i to wszystko zostaje, jest połączone z ich ośrodkiem opieki. Jeżeli jest jakikolwiek problem, to przychodzi pielęgniarka, pielęgniarka dokonuje jakichś bardziej szczegółowych badań i jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, konsultuje się z kolei z lekarzem. Czyli ten lekarz jest jakby trochę, tak, zarówno przy lekarzach, którzy są dopiero zaczynają swoją sztukę służby medycznej, tak samo jak i przy pielęgniarkach, które z kolei są przy osobach starszych, ten lekarz jest trochę na beku, czyli on jest jakby takim mentorem. Czy to nie jest tak, że ze wszystkim biegniemy od razu do przychodni i stoimy w kolejce, nie? Bardzo mi się to spodobało, dlatego że jeżeli chodzi tutaj o te osoby starsze zdecydowanie bardziej czują się zaopiekowane, bo tak jak to jest normalne, że lekarz ma za dużo na głowie, szczególnie u nas i on nie jest tak dostępny dla nas, nie możemy sobie z nim porozmawiać za bardzo, tylko przychodzimy, konkret, recepta, dziękuję, do widzenia. Tak? Czyli więc co, ten system, kolejny wzór, który warto bardzo kolejny warto wziąć wzór, który uważam, że bardzo, bardzo warto wziąć pod uwagę i zresztą Skandynawowie kiedyś powiedzieli, że jeżeli na profilaktyce nie widzimy z profilaktyki żadnej korzyści i żadnego żadnego tak naprawdę oszczędzania pieniędzy, no to jesteśmy ignorantami. I rzeczywiście to jest prawda, dlatego że to jest jakaś forma profilaktyki, prawda? To, że ten starszy człowiek, ten senior jest monitorowany i jeżeli jest jakikolwiek problem, który zaczyna stawać się większym problemem, on jest od razu wyłapywany. Czyli on nie musi trafiać na intensywną terapię, czego nikomu nie życzę, albo na poważne oddziały kardiologiczne czy onkologiczne, co chcielibyśmy, żeby to było naprawdę jak najpóźniej, on po prostu jest monitorowany i na bieżąco leczony. To jest naprawdę tak dobry przykład. Większa odpowiedzialność w nim samym, prawda? Za siebie, za ich samych, tak. To jest, i u nas też minister Szumowski bardzo tego również uczy. I to mi się bardzo podoba, że chodzi o to, że my jako pacjenci powinniśmy się czuć też bardziej odpowiedzialni za swoje zdrowie. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy wymieniali się tymi możliwościami. Ja bym sobie bardzo życzyła tego, żeby takie możliwości były, żebyśmy nie trafiali do takich ośrodków, gdzie już ten dom starości to już jest jakiś kojarzony z umieralnią. No to tak, tak jest, niestety, no. Tylko żebyśmy mogli rzeczywiście funkcjonować. Każdy chce żyć, każdy chce być energiczny, każdy chce mieć jakiś jak najdłużej pewną sprawność. No i go ahead, żeby naprawdę tak wyszło, naprawdę. Powiedz mi jeszcze, czy padło takie słynne zaklęcie, które zawsze pada? Płacimy za małą składkę. Było czy nie było? Niekoniecznie. Nawet tam się zastanawiano na tych spotkaniach, na tych panelach, czy ten 6% PKB, czy rzeczywiście jest aż tyle potrzeba. I to mi się podobało, że tak naprawdę chodzi o to, żeby ta alokacja tych pieniędzy była sensowniejsza. I też były uwagi na ten temat, że jeżeli ma być sensowniejsza, to tak naprawdę te finanse, tak jak ja rozmawiałam również z panem ministrem Szumowskim, jak te finanse i te zdrowie może się pogodzić, żeby to 6% PKB rzeczywiście osiągnąć. Może się pogodzić pod warunkiem, że tak naprawdę te finanse będą naprawdę dobrze analizowane, będą ja tam nie wymagam fantastyczne raporty, ale żeby były rzeczywiście analizy i raporty. Jeżeli są te analizy, jeżeli są te raporty, jeżeli w tych szpitalach, w ośrodkach zadbamy o to, żeby rzeczywiście te raporty były miarodajne i takie, jakie rzeczywiście są, to wtedy jesteśmy w stanie zdrowie i finanse, jesteśmy w stanie to ładnie pogodzić. I te 6% PKB, tak jak wspominano, może rzeczywiście nie musimy aż tak mocno skupiać się na tym, żeby to było 6%, tylko żebyśmy się skupiali, gdzie te alokacje powinny trafiać i jak powinny trafiać. Da się. Moim zdaniem, jeżeli finanse i zdrowie będą rzeczywiście bardzo dobrze współpracować, bo finanse to raporty, bo finanse to rzeczywiście analizy, to jeżeli będziemy mieli taki background, to da się. Ja myślę, że
Jolu, damy radę. Dzięki wielkie za wizytę w studio i wiesz co? Zdrowia życzę. Dziękuję wszystkim Państwu również. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki. Za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia. Studio Stream One, jesteśmy na forum w Krynicy i prezes PKN Orlen. Dzień dobry panie prezesie. Witam państwa, witam panie rektorze. Panie prezesie, z tego co zrozumiałem, Orlen coraz bardziej polski jest, choć jest polski, Orlen prawda? Orlen zawsze był polski generalnie, ale Orlen no, ma pewne obowiązki z racji tego, że jest czempionem polskiej gospodarki i ma w swoim DNA wpisaną społeczną odpowiedzialność biznesu. W związku z tym bardzo mocno angażujemy się w tak zwany patriotyzm gospodarczy, bo ten patriotyzm gospodarczy również buduje siłę Orlenu. W związku z tym coraz więcej wprowadzamy na naszych stacjach, na stacjach Orlenu wprowadzamy wyrobów polskich producentów, no i to był jednym z moich celów, który w przeciągu 7 miesięcy wprowadziliśmy i dziś możemy się tym pochwalić. Mamy 67% na stacjach, są to wyroby od polskich producentów, a ponad 80% wyrobów wyprodukowanych w Polsce. I to jest dla nas bardzo ważne, bo wzmacnianie polskich firm to jest również wzmacnianie Orlenu. Te polskie firmy, jak gdyby korzystają z Orlenu, w ten sposób zamykamy ten krwioobieg, jaki jest obiekt środków finansowych i automatycznie się nawzajem wszyscy wzmacniamy i to są normalne reguły, których powinniśmy wszyscy przestrzegać. To dziś konsument tak naprawdę decyduje, którą gospodarkę rozwija. To dziś konsument decyduje, co bierze z półki. Czy bierze wyrób wyprodukowany w Polsce, wyprodukowany od polskiego producenta, to on za niego płaci i on wpłaca pewien wkład do tego, by ten producent mógł się rozwijać. Więc to są proste mechanizmy i my musimy o nich przypominać. Działamy na tym rynku, rozwijamy się, mamy bardzo duże plany kapeksowe. To jest takie koło, które musi się kręcić i musi rozwijać również gospodarkę. Z drugiej strony jesteście też jednym z naszych największych ambasadorów za granicą. Bo również posiadamy ponad, nie tylko aktywa i w Czechach, aktywa posiadamy również na Litwie, posiadamy aktywa w Kanadzie, jeżeli chodzi o upstream, ale też posiadamy, czy też w Czechach, czy też w Niemczech, posiadamy w sumie około 1000 stacji. Więc w związku z tym to też jest sprzedaż detaliczna. Co prawda nie jest to nasz główny, czołowy core business, że zajmujemy się paliwami, patrochemią, ale również jest to perła nasza w koronie, jeżeli chodzi o detal. Ten detal osiąga coraz większe zyski. Za pierwsze półrocze prawie 1 100 000 000, w związku z tym no, jest bardzo rozwijającą się. My też prowadzimy badania i też widzimy, że Polacy coraz chętniej sięgają po polskie wyroby, więc wpisujemy się w ten trend. Jesteśmy takim ambasadorem polskich wyrobów, polskiego biznesu, ponieważ to, co powiedziałem na początku, to również nas rozwija, te środki trafiają do nas. No właśnie, i na końcu już tak, żeby nie przedłużać, kluczowe pytanie, które pewnie wszyscy konsumenci tak sobie zadają. Patriotyzm gospodarczy fajnie, a paliwo będzie drożeć? Ha, ha, ha. No wszyscy zadają to pytanie, ale panie rektorze, to już muszę dłużej stwierdzić. My robimy wszystko, żeby paliwo utrzymywać na pewnych celach, ale pragnę zaznaczyć, że w ciągu praktycznie roku czasu ropa poszła 60% do góry. No przecież my nie mamy tego upstreamu wydobycia tak rozwiniętego, żeby być samowystarczalni, więc to jest tak naprawdę pytanie do polityki światowej, do największych przywódców. To jest pytanie, jak będzie wyglądał świat arabski, tam skąd głównie też czerpiemy ropę. To jest naprawdę pytanie, ale my możemy w jakiś sposób wspomagać to, bo przecież wszelkie działania robimy. Jeżeli rozwijamy mocno nogę sprzedaży pozapaliwowej w detalu, to się umacniamy. Jeżeli bardziej wchodzimy w petrochemię, czyli pogłębiamy przerób ropy, to wtedy powodujemy stabilność w marży. Więc w związku z tym, jeżeli chcemy kupić Lotos, to automatycznie będziemy obniżać koszty tego core biznesu, co de facto wpłynie na klienta. Natomiast może pomóc. Może pomóc i to trzeba określić. Natomiast to, co powiedziałem, no, nie od nas zależą ceny baryłki, ani nie od nas zależy tak naprawdę kurs walut, chociaż kurs walut trochę zależy, ale ceny baryłki ropy, no nie jesteśmy tak bardzo, nie mamy wpływu na to, natomiast możemy optymalizować ten niekorzystne makro poprzez zmniejszanie kosztów.
kosztów obsługi tego wszystkiego, przy czym, na czym właśnie między innymi nam zależy w przypadku połączeniu z Lotosem, że te koszty logistyki nie będziemy dublować, spadną, będziemy bardziej odporni wtedy na czynniki makroekonomiczne. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Powodzenia. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękujemy bardzo. Studio Stream One. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Krynicy. W naszym studiu kolejny gość, pan Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Dobrze powiedziałem, dzień dobry. Zgadza się, dzień dobry. Panie prezesie, wykorzystujemy jako kraj potencjał nasz gospodarczy, jeśli chodzi o logistykę, transport, ten potencjał, który mamy geograficzny? No, jeszcze nie, natomiast na pewno mamy bardzo dobre położenie, jeśli idzie o rozwój transportu kolejowego między Chinami a Europą. Oczywiście trzeba wziąć taką poprawkę, że jednak dominującą formą transportu będzie droga morska, dlatego jeżeli mówimy o nowym jedwabnym szlaku, to nie mówmy tylko o kolei, ale też mówmy o portach morskich. Zwłaszcza portach w Trójmieście, które zyskują, można powiedzieć, z każdym miesiącem coraz silniejszą pozycję na Bałtyku. Sam port w Gdańsku, port, którym przeładowujemy kontenery, za pierwszy kwartał 2018 roku zanotował prawie 40% wzrost. Ale wracając do kolei, dzisiaj najlepszą drogą, najkrótszą, najbardziej dogodną z Chin do Europy jest droga, która wiedzie przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę, Małaszewicze. Musimy w związku z tym zrobić duże inwestycje w Małaszewiczach, tak żeby nie tylko rozbudować to przejście graniczne, ale też kolejne stacje, gdzie następuje rozładowywanie towarów. Musimy zainwestować w terminale przeładunkowe i na samą modernizację stacji mamy prawie 500 000 000 zł. Ten proces modernizacji się rozpoczął. Natomiast jeśli idzie o transport intermodalny, tutaj nie mam żadnych uwag. Nie tylko nasz największy przewoźnik, ale też drugi w Europie, PKP Cargo, wykorzystuje te szanse, chociażby ogłaszając teraz przetarg na blisko 1000 platform do przewozu kontenerów, ale także prywatni, niezależni przewoźnicy te szanse wykorzystują, więc o to jestem spokojny. Są pewnego rodzaju zagrożenia, polegające chociażby na tym, że Białoruś część towarów zaczyna zamiast kierować w kierunku Polski, kierować w kierunku Litwy, kierować w kierunku obwodu kaliningradzkiego. No, w przypadku Litwy to jest też ten problem, że jest to wtedy pierwszy kraj unijny, który pobiera cła i one, większość trafia oczywiście do budżetu Unii Europejskiej, ale część do budżetu krajowego, więc tutaj musimy walczyć o to, żeby tego tranzytu przez Litwę było mniej. Drugie zagrożenie z kolei jest na południu, gdzie Grecja, która ratując się poszła na takie różne ustępstwa, sprzedała część lotnisk Niemcom, ale porty na przykład morskie w Pireusie sprzedała Chińczykom. I Chińczycy myślą o tym, że właśnie, żeby jedną z odnóg dostaw towarów doprowadzić do portu w Pireusie, rozmawiają z Węgrami i Serbią, żeby zmodernizować ich linie kolejowe. To jest o tyle niebezpieczne, że też może przechwycić ładunki, które my dzisiaj obsługujemy, ładunki czeskie i słowackie, więc na pewno trzeba mieć z tyłu głowy, że konkurencja nie śpi i że samo takie mówienie, mamy dobre położenie geograficzne, nie wystarczy. To, co jeszcze musimy poprawić, co już się stało w naszych portach morskich, one się stały konkurencyjne względem na przykład portów niemieckich, dlatego żeśmy skrócili bardzo odprawy celne, czy odprawy związane z produktami rolno-spożywczymi. Tego niestety brakuje na kolei. Te odprawy bardzo długo trwają, na to Chińczycy narzekają. No i może rzecz podstawowa, o ile z Chin towary idą dosyć szerokim potokiem, także kolejowym, to niestety z powrotną drogę jest problem i Chińczycy są trochę zniecierpliwieni, że do tych kontenerów muszą dopłacać nawet 2000 dolarów. To jest między innymi związane z tym, że jeden z naszych produktów eksportowych, mocnych produktów eksportowych, ma utrudniony
dojazd do Chin. Myślę tu o żywności i myślę tu o lekarstwach. Mamy embargo ze strony Rosji nie tylko na to, żeby dostarczać te produkty na rynek rosyjski, ale nawet żeby jechać tranzytem. Więc wydaje mi się, że ważnym takim politycznym założeniem byłoby to, żeby Chiny pomogły nam, dbając oczywiście o swój interes, pomogły nam w Rosji załatwić zniesienie tego embarga, jeśli idzie o tranzyt. Zaplombowane wagony, nie ma żadnego zagrożenia, że część tego towaru zostanie w Rosji, a na pewno bardzo wzmocni właśnie tą wymianę handlową między Polską a Chinami. Ta droga, o której pan wspominał, przez Białoruś, Rosję i tak dalej do Chin, no z naszego punktu widzenia jest bardzo atrakcyjna, prawda? No wszystkie oczy na Chiny zwrócone, to się nie ma co dziwić. Dla Chińczyków ona w drugą stronę też jest tak samo atrakcyjna? Mogłaby być, bo oczywiście mamy, to jest tak chłonny rynek, to nie jest tak, że Chińczycy, pewnie większość osób myśli, Chińczycy wszystko kopiują, wszystko sami produkują. Nie, Chiny nie są rynkiem samowystarczalnym, chociażby biorąc pod uwagę skalę tego rynku. Na pewno jest tam niedobór związany z żywnością, a jesteśmy czołowym producentem na świecie chociażby owoców, czołowym producentem, jeśli idzie o produkcję mięsa. Jesteśmy znani z dobrych lekarstw, które wytwarzamy, ale też na przykład z maszyn takich specjalistycznych, jak chociażby maszyny wykorzystywane w przemyśle górniczym. Więc my mamy co wysyłać do Chin, natomiast niestety część tych produktów jest po prostu blokowana, dlatego że musi przejść przez rynek rosyjski i tam są odpowiednie do odpowiednich towarów blokady. Dlatego też właśnie szuka się obejścia Rosji przez taką południową odnogę tego jedwabnego szlaku. No, też właśnie dlatego Chińczycy szukają tej odnogi, rozmawiając z Grecją, z Węgrami i Serbią. Więc wydaje mi się, że ten problem polityczny, jaki mamy z Rosją, on musi być jakoś załagodzony, rozwiązany po to, żebyśmy mogli chociażby z Chinami. Oczywiście, że tak, no, masę naszych towarów jest poddawanych następnie procesowi eksportu. Na rynek chiński, można powiedzieć, można wcisnąć wszystko, tak on bardzo jest chłonny. Zwłaszcza te produkty rolno-spożywcze, gdzie my cały czas szukamy nowych rynków zbytu. Jest rynek znakomity, tylko jest problem oczywiście z dotarciem. Część na przykład lekarstw lata drogą lotniczą, ale to jednak są lekarstwa droższe, bo wiadomo, że ten transport jest droższy. Transport kolejowy, można powiedzieć, jest takim kompromisem między drogim, ale szybkim transportem lotniczym i między długim, ale bardzo tanim transportem morskim. I właśnie biorąc pod uwagę to, co jest pośrodku, czyli kolej, Polska rzeczywiście jest na tej końcówce najprostszej linii z Chin do Europy. Ja się nie boję o ogarnięcie tego logistyczne, kolejowe, infrastrukturalne, tylko najważniejsze jest to ogarnięcie gospodarki, tak żeby ta wymiana nie miała takich dysproporcji jak dzisiaj, a no, eksport z Chin do Polski jest nieporównywalnie większy w stosunku do eksportu z Polski właśnie do Chin. Proszę powiedzieć jeszcze, bo wspominał pan na początku o drodze morskiej. Nam się wydaje, że przez wiele lat to był taki obszar zaniedbany. W ogóle myślę, że wielu Polaków nawet nie wie, że my drogą morską jakieś towary wysyłamy i tak dalej. Coś się polepszyło w tym temacie? Absolutnie tak, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę porty w Trójmieście jako całość, to dzisiaj są najważniejsze porty w tej części Bałtyku. Znacznie usprawniliśmy odprawę towarów celną, fitosanitarną i to jest jedno z takich kart przetargowych w stosunku chociażby do portów niemieckich, bo po prostu jesteśmy tańsi od tych portów, a dzięki temu, że te odprawy są przyjazne, te towary trafiają do Polski. I potem, no właśnie, dzisiaj rozpoczęliśmy proces udrażniania dostępu do portów morskich drogą lądową. O ile mamy właściwie już mocno zaawansowane prace związane z infrastrukturą drogową, brakuje nam jeszcze tylko fragmentu autostrady A1, zaraz będą podpisane ostatnie umowy na jej budowę i pewnie w okolicach 2020
21 ta autostrada będzie stanowiła ciąg. Też realizujemy S3 prowadzącą do portów Szczecin i Świnoujście, to mamy problem z infrastrukturą towarową, kolejową. Dopiero w tej chwili, w tej perspektywie bierzemy się za modernizację tych torów. No nie da się wrzucić wszystkich towarów na drogi, bo one się po prostu zapchają. Dlatego właśnie inwestycje w dostęp kolejowy naszych portów są priorytetem. To jest też priorytet w tej chwili tych ram finansowych Unii Europejskiej do 2023 roku. Osobnym projektem jest też budowa centralnego portu morskiego. To ma sens polegający na tym, że ten port nie ma się jak rozwijać, jeśli idzie o ląd. Tam są po prostu tereny miejskie, natomiast jest możliwość pozyskania jakby terenów przez zabranie ich morzu, równoczesne oddanie zbędnych terenów miastu, ale ta inwestycja jest absolutnie konieczna, ponieważ wszystkie perspektywy, jak badamy te perspektywy, jeśli idzie o dostawy towarów do Polski, pokazują, no i zresztą widać, największe kontenerowce świata już przypływają do Gdańska, więc te perspektywy pokazują, że absolutnie będziemy cały czas na plusie, więc te plusy, jeśli idzie o ładunki, które trafią za 2, 3, 4 lata, my dzisiaj musimy uprzedzić, właśnie inwestując w nowe terminale, w nowe nabrzeża, całą infrastrukturę, która będzie zdolna do przyjęcia tych ładunków. Pytałem o tą drogę morską nie bez przyczyny, bo ja pochodzę z Elbląga, przez 20, ponad 20 kilka lat mieszkałem w Elblągu i tylko z historii się uczyłem, że tam był kiedyś port i wpływały statki. Teraz podobno też ma być, więc to jest też kolejny chyba krok w tę stronę, że to jest ważna droga, też warto tutaj rozwijać ten kierunek. Oczywiście Elbląg nigdy nie dorówna Trójmiastu, dlatego że mamy taką, a nie inną głębokość tego toru wodnego, który będzie prowadził. Natomiast jako port o średnim znaczeniu jak najbardziej tak. Oczywiście są w tej chwili kontrowersje związane przede wszystkim z aspektem środowiskowym przekopu przez Mierzeję. Zresztą one od lat występują, kiedy w ogóle ten pomysł zaistniał. Czy te konsekwencje będą tak negatywne, jak się to przedstawia? Czy tak negatywne, że będziemy w stanie zneutralizować, czy też ten przekop będzie neutralny? To jest w moim przekonaniu największy dzisiaj znak zapytania, bo mimo że ten przekop nie będzie realizowany z pieniędzy unijnych, to pamiętajmy, że w przypadku decyzji środowiskowych, nawet jeżeli to nie są pieniądze unijne, Unia Europejska ma prawo ingerować w każdą inwestycję w kraju członkowskim. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. To był nasz ostatni gość, ale jeszcze zapraszam Was na specjalną rozmowę Tomasza Sekiewicza z dyrektorem generalnym Naval Group. Do zobaczenia. Good morning. My guest of our studio is Mr. Herve Guillou. It's a chief of French group Naval. They suggest us to buy his submarines. Why do you think that it's good for Polish army and for Polish economy to buy your submarines? First of all, we are not proposing Poland to buy our submarines, but we are proposing Poland to build our submarines and to then sustain and upkeep their own submarines in a sovereign view. Why Poland needs submarines? It is because Poland, as all European countries, need some deterrent capability. And meaning deterrent capability means sovereignty, means ability of using it from your soil, from your land, and from your seas to be able to protect your own security. But this is, in a second degree, also extremely important to have the highest standards of deterrent capability, to be able
politically speaking, to keep your partners from Europe and from transatlantic alliance like NATO to be able to join you in the debate in protecting your own soil. And this is the key. If you have no assets, if you have no ability to use yourself your assets, nobody listens to you in the international scene when you want to protect yourself. If you have tools, if you can bring capabilities, if you can bring sovereign decisions, then you are listened and you are one of the drivers of the international policy in terms of defense and security. So we strongly believe as Europeans that it is extremely important, and in particular in Poland, because you are on the front end of the east side of Europe. You are the largest country by far of this region, that Poland has its own and sovereign capability to protect the future against giant and countries which are far, far larger. This is the first question. The second question is that there is no sovereignty without an industrial and technology dimension. And this is why we have signed a year ago with PGZ a binding partnership which is covering all the different aspects of submarines, not only the visible one, which is to build the hull and assemble the submarine, but also all the technologies around the supply chain, and in particular the ability with partners to build in Poland the command and control center, to build in Poland the planning and targeting capabilities, so to make sure that Polish authorities have in their hand the ability to sustain and to use this tool on the long term. And finally, we have an industrial agenda which goes beyond the submarines, because history has proven that you cannot build such a sophisticated capability like prime contractorship in shipbuilding if you do not have a very long-term view beyond your present program to improve constantly your R&D, to keep your competencies, and to be able to keep a complete ecosystem with different industries. We have contacted 100 industries in Poland to support the assembly line of the shipyard. We know that we have a problem on the sea major with Russia. It's the second army in the world. Russia has hundreds of submarines. Is it possible to defeat by his army, his submarines? How you can help us? Few submarines, it's possible? This is where the concept of deterrence comes into force. We are not anymore at all in the Second World War strategy, where numbers meant something. It is not a sea fight, submarines against submarines, submarines against surface ship. It is a country-to-country system approach. And deterrence, the concept of deterrence, means that you are able to give such damage to your enemy or to your attackant that it will prevent him to attack you. It is not a question of numbers. France has only 4 nuclear deterrent submarines, and we are in a position to create irreparable damages to anybody, small or very large, which would attack us. So it is not a question of numbers. It is a question of ubiquity. It is a question of technology. It is a question of command and control and ability to mobilize your tool. But nobody can detect a modern submarine, in particular our submarines, which are the most modern in the world with the US by far. And this is uncontested, and we have won the Australian project for these very reasons. The submarines are undetectable, and the concept of cruise missiles is very different of ballistic.
ballistic. When you see something on the finishing point, you can calculate the trajectory in the other way around. Cruise missiles, you cannot. So with very few objects, you are able to have what we call du faible au fort, from the weak to the strong, you can have a deterrent strategy against a force which is far larger and stronger than you. And this is the key of this access of Poland to a deterrent capability. It has nothing to do with the concept of using the Navy in the Second World War. This is totally obsolete. Thank you. Of course, the military aspect is one of aspects. The second is economical aspect. If we spend money for your ships, our shipyard has less money for our ships and producing. Is it good for our economy to buy from abroad the submarines or any ships? Again, it depends of your procurement model. If you buy abroad, you are absolutely right. And then you have a problem of complete imbalance between the money you spend and the economic wealth you have created on your soil and your region. And this is, in fact, one of the reasons why Naval Group has a completely different strategy. If we partner with Poland, we will not build the submarine in Cherbourg and sell it to Poland. We will build the submarine in Chechnya and in Gdynia and use the local supply chain. So the return on the local economy is, we have a lot of examples, can go up to 70-80% of the value of what you have spent, which is very, very different from buying on the shelf or buying from abroad or even renting your capabilities to a foreign country, because the foreign countries, they rent your capabilities, they build there, and then they go away. That's not the way we work. And what we have done in Brazil, what we have done in India, what we are doing in Australia, is to be there in partnership for 50, 70, 80 years. And the second reason, again, linked to sovereignty, is not only to create jobs locally. It's because if you want to have the sovereign use of your tools, you need to be able to maintain them. You need to have the skills to upkeep and upgrade in the long term your capability. So economic rationale and sovereignty are, in this respect, completely aligned. Thank you very much. It was Herr Giglio, Chief of Board of Naval Group. Thank you, Herr. Thank you.